Nie, no nie, panie burmistrzu, poważnie, kładka, został tydzień. Jaki? Do terminu, który zapowiadał pan burmistrz i my wszyscy, że kładka będzie do końca października to znaczy, otwarta. Żeby tak się to nie kojarzyło typowo z wyborami, to startuje. Bardzo dobry kandydat, pan Tadeusz Nalewaj. Nie, nie, mi chodzi o kładkę, nie o pana Nalewajka. Kandydat i pan kandydat tutaj. Więc tak, 20 listopada. Czyli przesunięcie o miesiąc. Tak, tak, ale to już wcześniej było. A z czym to się wiąże, to przesunięcie? Z czym to się wiąże? No głównie z poprzednim czasem tutaj suszy w okresie letnim. Czyli niski stan Narwi miał wpływ na to, że... Nie. To inne warunki, tutaj rozporządzenie, gdzie nie w pełni dnia mogli pracować pracownicy, bezpieczeństwo, higiena pracy, to miało wpływ. Ja żywiłem nadzieję, że uda się troszkę wcześniej, czyli przed magiczną datą 25, ale nie, ale jest zgodnie z porozumieniem, zgodnie z prawem do 20 listopada. Zresztą nie naciskaliśmy, żeby wszystkie prace technologiczne przebiegały w swoim odpowiednim tempie. A czy jest harmonogram? Oczywiście. Czy ten harmonogram jest dostępny? Tak, oczywiście.